w dniu dzisiejszym zmieniamy narratora tej wycieczki. No więc jest godzina 12:25. Jesteśmy w połowie drogi do Góry Kościuszki. I jest plan na to, żeby dzisiaj podjechać, wjechać troszkę kolejką, żeby nie męczyć tak bardzo mojego kolana, czy też nogi, żeby nie było potem niedomówień. A następnie wejść sobie na Górę Kościuszki i przemieścić się dalej w kierunku Alp Australijskich. Dzień dobry. No i tak to jest. Dać Tomaszowi możliwość planowania chociaż jednego dnia na wycieczce. I efektem tego musimy nocować w innym miejscu niż zadecydowaliśmy pierwotnie. No cóż, nie, chyba dzisiaj nie uda nam się zdobyć Góry Kościuszki, bo zamiast 4 km w dwie strony po użyciu kolejki okazało się, że jest 14, czy tam 13. A kolejka jeździ tylko do 16:30, więc musielibyśmy schodzić do dołu, co dołożyłoby kolejnych 5 km. A potem jeszcze mamy, okazuje się, 3,5 godziny do kolejnego hotelu. No więc chyba byśmy się nie wyrobili. Tomek, ja planowałam Nową Zelandię, a powiedziałam, że jeżeli Tomek już był w Australii, to niech zaplanuje Australię. No cóż, polecam się. No i z dzisiejszego dnia wyszedł nam bardzo w sumie lajtowy dzień, ale jest chociaż ciepełko, o dziwo jest 14-15 stopni, tak naprawdę, ale w słoneczku jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Więc idziemy sobie trochę na spacerek wzdłuż strumyczka i pewnie na dzisiaj będzie to wszystko, więc pewnie delikatnie będziemy sobie odpoczywać. Jutro musimy wstać z samego rana, bo czeka nas i wejście na Górę Kościuszki, gdzie teraz już wiemy, że to nam zajmie pewnie około 4-5 godzin, pewnie w zależności od tego, jak dużo będzie tam zajmował nam fotografowanie, a potem dosyć długi przejazd aż do Wilson Promenatory, prawie 5 godzin. Więc, czy ponad 5 godzin, więc tak naprawdę będzie intensywny dzień, żeby się udało wszystko zamknąć. Ale dzisiaj mam taki slow, spowolnienie totalne. Ja to o tym na pewno myślałem od samego początku, jak o tym planowałem. I teraz tak sobie przypominam, że tak chyba musiało być, że tak wiedziałem, że będziemy zmęczeni i że przyda nam się taki dzień jednego odpoczynku. Nie, tak naprawdę my w tej Australii mocno wypoczywamy. Tak. Nie jest to tak intensywne jak w Nowej Zelandii. Ale może też chwilka się przyda. Druga część Australii wydaje się, że będzie właśnie dużo bardziej intensywna. Więc pewnie tam będziemy mieli trochę opcji właśnie, żeby się zmęczyć. Więc na spokojnie. Nie musi każdy dzień być taki bardzo naładowany. Co tam połaszujesz, Tomasz? Jakiś wiener sznycel z fryteczkami. Jak w... Moje prawdziwe Austrii. Austriackie danie. Austriackie? Austriackie, wiener sznycel. Prawie jak nasz schabowy. Tak jest. Austriacki wiener sznycel. W Austrii. Wszystko na. No i kończymy dzień jeszcze delikatnym obiadem. No i okazało się, że mamy delikatne problemy w dalszej podróży, jeśli chodzi o rezerwację, więc dzisiaj trochę po południu walczyliśmy z tym tematem. Większość pewnie się już prawie że udała rozwiązać, albo niedługo rozwiążą się. Żeby też tak ludzi nie trzymać, co się dzieje i w ogóle, to po prostu jeden lot nam odwołali i przez to się tak nie robimy na kolejny lot, więc musieliśmy pokombinować i też poprosić mojego tatę, żeby podzwonił i popytał na polską infolinię, jak to rozwiązać. Dokładnie. No i dodatkowo okazało się, wychodząc z restauracji, że temperatura spadła. Jest naprawdę zimno.
I to nawet mi jest zimno, więc to znaczy, że zimno. W ciągu dnia było 13 stopni, a teraz to nie wiem. No jest dużo mniej, myślę. No i pytanie na podsumowanie. Pytanie na podsumowanie, tak? Czy prosiłbym o komentarz, czy podobał się dzień i filmik Roi prowadzącego przez Tomasza, czy mam wezwać Nati do powrotu? I odpowiedź ma być tak, proszę o wezwanie Nati do powrotu. Bo to się dalej nie uda. A tym miłym akcentem żegnamy Was i do jutra. Hej!